Witam was. W tym filmie postaram się pomóc wam ustrzec się przed najczęstszymi oszustwami w internecie. Podam wam kilka przykładów i jak się mniej więcej przed nimi chronić. Zapraszam. Jednym z najczęściej spotykanym oszustwem w całym internecie jest rozdawanie tak zwanych darmowych doładowań do wszystkich sieci. Dajmy na to w komentarzu otrzymujecie wiadomość aby wejść w link, i tam, jak wpiszecie swój numer telefonu i potwierdzicie regulamin, otrzymujecie do swojej sieci dajmy na to doładowanie za 50 zł. Jak się przed tym uchronić? Odpowiedź jest prosta. Nie istnieje nic za darmo, i tu właściwie byłoby chyba już wszystko w temacie. Kiedy idziemy do sklepu i kupujemy doładowanie za 50 zł, to dokładnie te 50 zł dostajemy w telefonie. Wszystkie doładowania muszą mieć pokrycie w złotówkach. Idziemy do sklepu, płacimy i to samo dostajemy w telefonie. I nikt nie może wygenerować jakiegoś sztucznego kodu, który by znikąd wziął te pieniądze. I tutaj zapamiętać, nic nie istnieje za darmo. Jeśli ktoś nawet nam wmawia na Facebooku wielkie grupy, które mówią, że z unii dostajemy dofinansowanie, do doładowania, to jest nieprawda. Jeśli unia coś udostępnia, to to jest na fakturę na firmę, na cokolwiek jakieś dofinansowania. Nie istnieje nic za darmo, tym bardziej nie dla losowych ludzi bez imion drugim najczęściej spotykanym oszustwem w internecie jest udostępnianie tak zwanie udostępnianie plików które nigdy nie istniały albo nie będą istnieć dajmy na to krak do gry której po prostu się nie da skrakować. najlepsza grupa hakerska nie skrakuje tego i dajmy na to spotykamy na jakiejś stronie której nazwy nie znamy krak właśnie do tej gry jest to dajmy na to jedyna strona i aby pobrać plik na przykład musimy podać numer telefonu gdyż na przykład potwierdzą tego nam za nas zapewniają że o przeciążony mają serwer i musicie wpisać numer telefonu. Oszustwo. Kiedy każą na przykład wypełnić ankietę, też oszustwo. Wy wypełnicie ankietę, będziecie musieli ją potwierdzić SMS-em. Oczywiście, zapłacicie to, jest wszystko oszustwo. Musicie się upewnić, czy na pewno plik, który chcecie pobrać, w ogóle istnieje. Jeśli nie możecie go znaleźć na pierwszych stronach, na przykład Google'a, to już na drugiej, jeśli go znajdziecie, to znaczy, że to będzie już jakieś podejrzana, jakaś podejrzana sprawa. Nie pobieracie takich rzeczy. Tutaj już musicie naprawdę zdać się na jakieś fora i tak dalej, skupić się, poszukać informacji czy takie coś kiedykolwiek wyszło i wtedy dopiero możecie próbować coś pobrać. Trzecim, najczęściej spotykanym oszustwem jest wysyłanie do losowych ludzi maili z podejrzaną treścią. Dajmy na to, otrzymujemy wiadomość od poczty polskiej, że nasza jakaś tam paczka gdzieś tam została i musimy ją odebrać. Yy, I na przykład, aby pobrać, musimy gdzieś tam kliknąć w link. My klikamy w link i ściągamy wtedy trojana, który daje dostęp dla hakerów do naszego systemu. Jeśli kiedykolwiek otrzymujecie maila, dajmy na to poczta polska, FBI, czy cokolwiek tego typu, czy nawet od banku. Jeśli od banku w mailu będzie zamieszczony, na przykład będzie zamieszczone wasze imię i nazwisko, wtedy możecie się spodziewać, że to jest prawidłowe. Dajmy na to PayPal często upomina właśnie, żeby nie klikać w jakieś wiadomości, które nie są podpisane. Najczęściej banki czy Poczta Polska, czy cokolwiek takiego podpisuje naszym imieniem nazwiskiem. Jeśli tego nie ma, możecie od razu wyrzucić wiadomość. Jeśli nadal nie jesteście pewni, czy wiadomość jest na pewno prawdziwa, wystarczy sam tytuł tej wiadomości wpisać w Google'ach i znaleźć na przykład, czy to jest oszustwo. Będziecie mieli na przykład od razu pierwszy czy drugi link napisany, że to jest na przykład oszustwo. Jeśli tego nie znajdziecie, no to znaczy, że jest to zapewne prawdziwa wiadomość. Tutaj też musicie zdać się na własną intuicję, sprawdzać, sprawdzać i sprawdzać. To jest najważniejsze. Czwartym najczęściej spotykanym oszustwem, być może na pierwszy rzut oka nie jest związane z internetem, jest to otrzymywanie telefonów, w którym osoby proponują nam na przykład darmowe próbki, jakieś darmowe, nie wiem, jakieś urządzenia. Osoby te próbują nam naprawdę wcisnąć dla te, te produkty, ponieważ one dostają jakieś prowizje za tym. Dlatego będą wymyślać takie bajki, że po prostu nawet nie można sobie wyobrazić. To, że firma próbuje na przykład w Polsce wejść na rynek i daje to za darmo i tak dalej, różne pierdoły takie. Nie dajcie się na nic takiego nigdy nabrać. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w jakiś sposób rozwiać tą niepewność w internecie. Pamiętajcie, aby wszystko sprawdzać, co jest podejrzane. Dzięki za oglądanie. Cześć.